I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Siema na was. Wszystkim świetnym w kolejnym materiale sygnał. Czy pamiętasz, czy nie w tym materiale? Przypomnę wam. Serial animowany, który teraz jest krótki. Kiedyś był dłuższy odcinkowo, ale tych odcinków teraz w jednym odcinku jest trochę więcej. Mianowicie mówię o serialu, który się nazywa Zwariowane Melodie z bohaterami Looney Tunes Warner Bros. Także to jest taka bajka, którą ostatnio zauważyłem na albo Cartoon Network, albo na Disney Channel. I zacząłem oglądać, bo święta widziałem film, w sumie to filmy Kosmiczny Mecz i Kosmiczny Mecz Nowa Generacja i jakoś przypomniały mi się stare, dobre czasy. Jak ostatnio w telewizji oglądam Looney Tunes, to bierze mnie taki sentyment. Przychodzi mi do głowy ten królik z tekstem jedną marchewkę. Co jest, doktorku? No i oczywiście Duffy, który ma szalone, zwariowane pomysły, ale od lat te postaci się nie zmieniły. Nawet ich polskie głosy dubbingowe się nie zmieniły, co jest dla mnie tylko plusem, bo chyba nie przyzwyczaiłbym się do jakiegoś innego dubbingu. Jak słyszałem ten dubbing, który był wtedy i który został teraz, a byłby jakiś inny, to nie mógłbym się pewnie przyzwyczaić. No ale tak pewnie mają wszyscy, nie tylko ja. No i cóż, wy napiszcie w materiale, w komentarzu poniżej, którą z tych postaci, dlaczego lubiliście albo lubicie najbardziej. Ja najciekawsze, najkreatywniejsze odpowiedzi polajkuję, poserduszkuję. No i cóż, jeśli pamiętacie Looney Tunes, to łapka w górę, sub i komentarz. A ja się z wami żegnam, wkładając słomkę do herbaty, bo jeszcze niestety kubka nie mogę podnieść. Ale mam nadzieję, bo właśnie dzieją się takie rzeczy, ale mam nadzieję, że to się zmieni. No i cóż. Z łykiem herbaty się z wami żegnam. See ya.